cerkiew, w której się znajdujemy, została wybudowana w roku 1907 z inicjatywy parafian i rosyjskich kupców, bo wtedy ta parafia należała, były zabory, należała do patriarchatu rosyjskiego. I właśnie w 1907 roku wyświęcił ją biskup chełmski Eulogiusz. Została wymurowana na planie prostokątu, zaprojektowana też przez rosyjskiego projektanta. Również tutaj widzimy w cerkwi takie elementy połunickie, bo przed tą cerkwią była też tutaj cerkiew stara, w której się znajdowało dużo właśnie takich połunickich elementów i one zostały przeniesione też do tej cerkwi. Przed I wojną światową w 1915 roku liczyła ponad 7 tysięcy rodzin. Później po bieżeństwie, po 15 roku, przed I wojną, trochę ludzi wróciło, było około 800 rodzin. Później, wiadomo, lata 1947 rok, akcja Wisła, też byli ludzie wywiezieni z tych terenów. Cerkiew była zamknięta do 1954 roku. W tym okresie, po 1954 roku, zaczęło się znowu odnawiać życie tutaj liturgiczne. Opiekę sprawowali mnisi z klasztoru w Jabłecznej. Obecnie parafia liczy około 300 osób. Do parafii należy 8 wsi obecnie. Jeszcze wcześniej nie dopowiedziałem, do parafii w Zabociu od czasów zburzenia cerkwi w Międzylesiu należała też parafia w Międzylesiu i od 1980 roku, właśnie kiedy 84, kiedy wybudowano cerkiew w Międzylesiu, parafia, tak jakby Międzyleś została erygowana i odłączona do parafii tutaj w miejscowej Zabockiej.